Witam Państwa, dobry wieczór. Co wróciłem ze stoczni, gdzie był na wydziale, na którym najwięcej problemów jest. Najwięcej protestują przeciwko podwyżkom. No i ciężkiej sytuacji ludzi pracy. Wytłumaczyłem. Cały problem polega na tym, że kochana telewizjo, źle to tłumaczycie. Niedokładnie, ludzie nie rozumieją. Mieli pretensje i do mnie, i do nas wszystkich. Są niezadowoleni, natomiast problem polega na niezrozumieniu. Ja na koniec, jak zawsze, popytałem, czy wszystko, co powiedziałem, zrozumieliście i czy popieracie ten kierunek rządu Lecha Wałęsy i to, co robimy. Kto jest przeciw? Ani jeden głos nie był przeciw. A więc ludzie akceptują, są gotowi zrozumieć, natomiast trzeba im to wyjaśnić. Źle wyjaśniacie, to jest najgorsze. Postaramy się poprawić. Tuż po wiadomościach telewizja nada 15-minutową relację ze spotkania Lecha Wałęsy z pracownikami stoczni remontowej imienia Józefa Piłsudskiego. Port w Gdyni, nabrzeże indyjskie. Trwa rozładunek 32 tysięcy ton pszenicy. Jest to początek kanadyjskiej pomocy żywnościowej dla Polski. Ambasador Kanady, pan Peter J. Hancock, poinformował o dalszej pomocy dla Polski. Dostaniemy jeszcze olej sojowy, sorgo, ryby i mięso. Ogółem 1 000 000 ton żywności. Jest to część międzynarodowej pomocy dla naszego kraju. Ale sama pomoc nie pomoże. Oto centrum Szczecina. W tym budynku była kiedyś masarnia. Po wojnie przejęła ją SPOEM. W 1985 roku dalszy etap monopolizacji. Masarnię zlikwidowano, ponieważ powstały zakłady mięsne. Miały tu powstać magazyny, ale nie doprowadzono ciepła. Budynek po prostu porzucono. Te hale i mieszkania można i trzeba uratować. Za remont niech płacą monopoliści, którzy są winni tych zniszczeń. PZPR dzierżawi gmach Komitetu Wojewódzkiego w Poznaniu. Główni dzierżawcy to PKO, Bank Rozwoju Rolnictwa, Spółdzielnia Odzieżowa i inni. Pieniądze za dzierżawy wpływają do kasy Komitetu Wojewódzkiego. Prywatny kolportaż prasy w Szczecinie. Ponieważ od października poczta praktycznie nie dostarcza gazet, zajął się tym pan Grzegorz Rezler. Obsługuje kilkuset prenumeratorów. Od jednej gazety bierze 100 zł marży. Po podwyżce cen paliw kolportar nie wychodzi na swoje. Będzie musiał podnieść opłatę dwukrotnie. A w ogóle chciałby związać się z wydawcami. Tyle, że wydawcy póki co nie kwapią się do tego. Podczas senackiej debaty przed gmachem Sejmu doszło do poważnego incydentu, który zakłócił obrady. To było tuż przed godziną 17. Najpierw wybito zewnętrzną szybę w sali obrad, potem drugą i do środka zajrzeli młodzi ludzie z międzymiastówki anarchistycznej. Tak się przedstawili. Na transparencie hasło "Dość podwyżek". Przez kilkanaście minut wznosili okrzyki najpierw przeciwko komunistom, potem przeciwko kapitalistom. Rozeszli się skandując hasło "Na KC" i "Dość podwyżek". Czy tarchomińska Polfa zbankrutuje? W kasie fabryki nie ma już pieniędzy, ale chorzy muszą mieć leki. Nie mamy pieniędzy, gotówki na terminowe płacenie dostawcom. Za to opakowanie erytromycyny Cefarm płaci fabryce 700 zł, a koszt produkcji jest dwukrotnie wyższy. Całe szczęście, że dolary są już mniej potrzebne. Po podwyżce ceł przejścia graniczne w Kołbaskowie puste. Widocznie nie warto prawie niczego wozić z północnego zachodu. Na przykład cło za nowego Volkswagena Wolfa 45 milionów, za telewizor 2 miliony. W Cieszynie ruch jakby większy, ale i tak o połowę mniejszy niż dotychczas. Może południe trochę się jeszcze opłaca, Austria blisko. Bez cła można przywieźć i wywieźć towary za 200 dolarów. Puste przejście to, na co czekali prawdziwi turyści. To dla nich powstaje nowe przejście w Cieszynie. Gotowe już jest 150 metrów mostu na Olzie. Zakończenie budowy w czerwcu. Budynki w stanie surowym. Montuje się instalacje. Przyda się każdy nowy most. Meteorolodzy w najbliższym czasie nie spodziewają się zimy, a wręcz przeciwnie, ocieplenia. Do wtorku będzie tak, jak jest, a w połowie przyszłego tygodnia temperatura w dzień może wzrosnąć do 11 stopni.